Naszym gościem jest arcymistrz Robert Kępiński. Witam Dzień dobry, serdecznie. Witam. Robercie, wróciłeś do kadry po dłuższym okresie i jedziemy na Mistrzostwa Europy, drużynowe Mistrzostwa Europy do Reykjaviku. Jakie są twoje oczekiwania związane z tym startem? No mam nadzieję, że drużyna w tym roku zdobędzie wysokie miejsce. Liczę na pierwszą dziesiątkę. To jest taki dla mnie minimalny pułap, a przy takich zawodnikach jak Radek Wojtaszek, Janek Duda no, i Robert Kępiński. I Robert Kępiński, który będzie zawodnikiem rezerwowym. Tutaj trzeba od razu powiedzieć, bo wystawiony będę na piątej szachownicy. No, nie ukrywam, że można powalczyć o medal. I kibiców na pewno właśnie cieszą takie deklaracje, bo często w wywiadach właśnie się z dużą rezerwą się szachiści nie tylko polscy wypowiadają, natomiast wiadomo, że ta czołówka jest dosyć mocna, ale jedziemy, czyli jedziemy walczyć. Cele trzeba sobie wysokie stawiać. Tutaj właśnie pierwsza dziesiątka to jest moim zdaniem plan minimum, ale medal jest w zasięgu ręki. Grałeś w tym roku na Pucharze Świata. Jakie są twoje wrażenia z tak dużej imprezy i do której rundy byś chciał w kolejnych latach dochodzić? To był mój trzeci start w Pucharze Świata. Najdalej udało mi się awansować do drugiej rundy. To też taka dłuższa przerwa była, bo ostatni ten Puchar Świata to był 8 lat temu i tam właśnie wygrałem pierwszą partię z arcymistrzem Waganianem. W drugiej przegrałem z arcymistrzem Bakro. No, cel był prosty, minimum trzecia runda, ale już po pierwszej rundzie okazało się, że po pierwszej partii właściwie okazało się, że będzie naprawdę ciężko, bo młody zawodnik z Wietnamu no, okazał się lepszy i cóż, na pierwszej rundzie się skończyło. Co uznajesz za swój największy sukces w dotychczasowej karierze? Chyba trzeba wrócić do czasów juniorskich. Jak miałem 18 lat, zdobyłem w jednym roku Mistrzostwo Europy dla lat 18 i Mistrzostwo Świata. To jest żadnemu zawodnikowi na świecie się do tej pory nie udało. Natomiast teraz też trenujesz juniorów. Trenuję. Mam to już trzeba powtórzyć to jako trener. Jakie szanse? Oczywiście. Na to? Trenuję juniorów, mam już swoje sukcesy. Z Anią Gazik do lat 18 zdobyliśmy Mistrzostwo Europy. Z drużyną w Balaton Lele. To pamiętam, to już dawno też było. Zdobyliśmy wicemistrzostwo Europy do lat 18. Mam swoich juniorów w Trójmieście, którzy zdobywają medale na mistrzostwach Polski. Także no, juniorzy naprawdę grają coraz lepiej. Także. Obiecałeś przed wywiadem, że będzie jakaś szachowa anegdota, ciekawostka. Co możesz kibicom powiedzieć? Czegoś nie słyszeli. Anegdotek jest dużo. Ja mówię, ja pamiętam taką jedną, jak już mówiłem wcześniej, na klubowym Pucharze Europy założyliśmy się z Tomkiem Markowskim, że jak zdobędziemy medal, to skoczymy do basenu w ubraniach. Medal był, Bartek Macieja wygrał bardzo, bardzo taką no, napiętą i dynamiczną partię z arcymistrzem z Rosji, ja już teraz nie pamiętam dokładnie. Zdobyliśmy drugie miejsce, wylądowaliśmy w basenie. To jaki byś założył taki cel? Co zrobicie, jeżeli będzie medal w Reykjaviku? No, w Reykjaviku będzie też zimno, także basen też tam jest, wiem. No, za medal też możemy powtórzyć to, co było kilka lat temu. W imieniu drużyny. W imieniu drużyny, tak, wykąpiemy się w basenie. No to już mamy dla kibiców deklarację. A co jeszcze byś właśnie powiedział kibicom, którzy na pewno mocno będą ściskać kciuki za was w czasie Mistrzostw Europy? No impreza będzie na pewno bardzo ciężka. Tutaj trzeba trzymać kciuki do samego końca, bo ostatnie trzy rundy tak naprawdę będą decydowały o wyniku końcowym drużyny. Także no, wierzyć w nas i trzymać kciuki. Bardzo dziękuję, Robert, i trzymamy kciuki.